Raz jeszcze Państwu bardzo serdecznie dziękuję za tak liczne przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą konferencję prasową, którą chcielibyśmy podzielić na takie dwie części. Chcielibyśmy powiedzieć o nowej tarczy PWR, o nowych instrumentach w ramach tej tarczy, a także o nowym programie wsparcia dla ziem górskich. I od tego drugiego tematu, a więc od nowego programu dla wsparcia ziem górskich chciałbym zacząć. Kilka minut temu zakończyła się konferencja prasowa wicepremiera Jarosława Gowina, a także Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera, podczas której został ogłoszony nowy program wsparcia dla gmin górskich. Program ten obejmie łącznie 203 gminy górskie w Polsce. Jest to projekt, który łącznie będzie kosztował budżet państwa 1 miliard złotych i co bardzo istotne i bardzo ważne z punktu widzenia Sądecczyzny, obejmie on wszystkie gminy z terenu powiatu nowosądeckiego. Między innymi Nowy Sącz, Stary Sącz w ramach tego projektu dostaną wsparcie w wysokości 8 milionów złotych. Inne gminy w zależności od wysokości inwestycji w latach 2016-2020 inne kwoty. Co bardzo także istotne, jest to program, gdzie fundusze będą wypłacone bardzo szybko, bo już w pierwszym kwartale tego roku i co także bardzo istotne, pieniądze z tego będą mogły być wykorzystane na bardzo wiele, jest bardzo szerokie spektrum od oczywiście takich inwestycji typowo turystycznych, jak na przykład wieże widokowe, po takie bardziej przyziemne, jak chociażby drogi, chodniki, czy nawet oczyszczalnia ścieków. O szczegółach i zasadach tego projektu opowie pan dr Krzysztof Głód. Dzień dobry Państwu. Z przyjemnością uzupełnię wypowiedź pana Tomasza Michałowskiego. Rzeczywiście program, właśnie ogłoszony program wsparcia dla gmin górskich, który wyszedł z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, jest myślę bardzo istotnym uzupełnieniem tych środków pomocowych, które w warunkach pandemii trafiają do przedsiębiorców. Tutaj głównym adresatem są gminy, ale nie tylko, bo również przedsiębiorcy, którzy będą mogli skorzystać z tego programu poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości. Czyli decyzję o zwolnieniu będzie podejmować gmina, będzie rekompensowana w 80% wysokości tego zwolnienia przez budżet centralny. Ja zaraz opowiem bardzo krótko też o tych zasadach. One są dosyć proste, ale chcę zwrócić uwagę, że oczywiście w sytuacji pandemii wiele podmiotów gospodarczych, ale właśnie trzeba powiedzieć, że także podmiotów takich jak jednostki samorządu terytorialnego mają uszczuplone budżety, bo przecież to jest kwestia podatków, które trafiają do samorządu terytorialnego, zarówno z podatku dochodowego, jak i podatku od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. To właśnie podatki od nieruchomości, z którymi często zalegają w sytuacji, kiedy nie ma dochodów firma, zalegają przedsiębiorcy. I gminy, szczególnie w okresie zimowym, gminy górskie, dla wielu z tych gmin jest to bardzo duży problem i te gminy cierpią z tego powodu. Ten program łącznie o kwocie miliarda złotych trafi w bardzo szybkim tempie do gmin, które zostały zdefiniowane według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego jako górskie. Takich gmin jest 203. Tak się składa, że absolutna większość, właściwie wszystkie gminy powiatu nowosądeckiego są w tej kategorii. Łącznie z miastem Nowy Sącz, który przecież otoczony jest górami. Jakie są zasady tego programu? Po pierwsze, gminy mogą wprowadzić zwolnienie z podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność turystyczną. I zwolnienie takie do kwot w wysokości 80% będzie rekompensowane z budżetu centralnego. To jest pierwszy element, a więc jest to wsparcie dla przedsiębiorców. Drugi element to element, który myślę, że będzie miał dla gmin bardzo duże znaczenie, bo są to środki na inwestycje do wysokości 40% średniorocznych wydatków inwestycyjnych w danej gminie. Czyli jeśli gmina, załóżmy, w ciągu ostatnich 5 lat średnio wydawała 10 milionów złotych rocznie na inwestycje, to może otrzymać 4 miliony złotych dodatkowego wsparcia inwestycyjnego. Te środki muszą być przeznaczone na inwestycje. Oczywiście są takie gminy, które wydatkowały więcej, a więc mamy tutaj także pewną granicę górną, nie więcej niż 8 milionów złotych. Czyli to jest maksymalna kwota, którą można uzyskać. Na co mogą być wydatkowane te pieniądze? Na wydatki inwestycyjne związane z turystyką, rekreacją. Mogą być to ścieżki rowerowe, mogą być szlaki turystyczne, mogą być chodniki, także drogi dojazdowe do jakichś atrakcji turystycznych, mogą być parkingi, mogą być wypożyczalnie, mogą być to obiekty rekreacyjne, które stanowią swego rodzaju atrakcję turystyczną i mogą przyciągać klientów. Czyli celem jest wsparcie gmin, które w jakimś stopniu, jedne w większym, inne w mniejszym, czerpały swoje dochody z turystyki, w tym, żeby tą bazę poszerzyć, rozbudować i zaoferować nowe czy też lepsze usługi, kiedy już uporamy się z pandemią. Tutaj chcę podkreślić bardzo duże zaangażowanie pana premiera Jarosława Gowina w ten projekt, który rzeczywiście bardzo mocno parł w ministerstwie do tego, żeby jak najszybciej przygotować zasady i móc je w miarę szybko przekazać, te środki móc w miarę szybko przekazać do samorządów. Tutaj również to przygotowanie było w rękach pana Andrzeja Guta-Mostowego, sekretarza stanu, wiceministra rozwoju pracy i technologii. Mieliśmy przyjemność z Tomkiem trochę pracować przy tym projekcie, szukając rozwiązań takich, które byłyby satysfakcjonujące dla gmin. Cieszę się, że się to udało i mam nadzieję, że te środki rzeczywiście będą w mądry sposób wydatkowane, tak żeby pomnażać dochody, przyczyniać się do rozwoju. Mam też nadzieję, że tu już teraz powiem jako radny, że miasta Nowego Sącza, że również w Nowym Sączu te środki będą sensownie wydatkowane. Nowy Sącz dostanie 8 milionów złotych, więc to już jest niebagatelna suma, którą można wydatkować na całkiem spore inwestycje. I tak jak mówił Tomek, te środki będą przekazywane, mam nadzieję, że już w pierwszym kwartale tego roku. I praktycznie natychmiast będą mogły być kontraktowane, jeśli mogę użyć takiego sformułowania. Cieszę się, że się to dosyć szybko udało, bo przypomnę, że zapowiedź tego programu pojawiła się przed świętami Bożego Narodzenia i w okresie świąteczno-noworocznym trwała praca, bo to są rzecz jasna dosyć istotne uzgodnienia pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii a Ministerstwem Finansów, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Także dosyć szybko te prace się udało przeprowadzić. Może od razu przejdę do drugiego tematu. To jest krótko, bo o tym jest dosyć dużo mowy, ale też dla przypomnienia. W tej chwili rusza nowa tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju, wsparcie finansowe dla gospodarki. Tu
Tutaj udało się dosyć mocno, premier Gowin o to zabiegał, wyasygnować kwotę ponad 20 miliardów złotych, które w ramach tej tarczy, znowelizowanej tarczy finansowej PFR-u oraz nowego programu, tak zwanej tarczy finansowej PFR 2.0, tutaj te nazwy są dosyć techniczne, zostanie wydatkowane. Łącznie to już blisko 200 miliardów złotych, które zostanie przekazane do w tej chwili 45 branż. Tutaj jest oczywiście branża hotelarska, gastronomiczna, kulturalna, także sportowa, rozrywkowa, które będą mogły korzystać z tych środków. I tutaj zgodnie z zasadami to jest umorzenie do 100% środków otrzymywanych przez polskich przedsiębiorców w celu wsparcia walki z pandemią, czyli te środki, które były zwrotne, będą mogły być umorzone. To jest około 7,5 miliarda złotych, które zostaną po prostu w polskich przedsiębiorstwach. I tutaj nowe branże, które zostały objęte, to jest 13,5 miliarda złotych, które trafi do nowych branż. Wygląda na to, że niestety nie jest to ostatnia. Mówię niestety, dlatego że no, po prostu cały czas się borykamy z skutkami pandemii. Nie jest to ostatnia z tarczy, jeśli mogę tak powiedzieć. Kolejne są w tej chwili dyskutowane, przygotowywane, nowe rozwiązania, bo też nowe potrzeby się pojawiają. Jak widzimy, wszyscy w Europie tak naprawdę uczymy się trochę życia w takich warunkach. Wydaje się, że dla wielu firm te środki zaradcze są adekwatne. Oczywiście nie jest tak, że wszyscy są w 100% usatysfakcjonowani, ale oczywiście bliższa koszula ciału, ale kiedy porównujemy, patrzymy na to, jak to wygląda w skali Europy, myślę, że w tym zakresie radzimy sobie nie najgorzej. Oczywiście cały czas zbieramy nowe doświadczenia i naprawiamy to, co można naprawić. Bardzo dziękuję. Tomek, czy w tej chwili? Tak. Chyba, że są jakieś pytania. Tak, są. Chciałem zacząć od takiej kwestii, bo rozumiem, że jakby te dopłaty, czy też rekompensowanie kosztów związanych ze zwolnieniami z czynszów, to jest niezależne od tych pieniędzy, które... Tak, to jest niezależne. To są dwa równoległe komponenty. Tak, teraz, tak. Na przykład w Krynicy to jest 12 milionów rocznie, milion złotych miesięcznie. Czy to jest tak, że kiedy? Przez pół roku może gmina występować o to zwolnienie do końca roku? To jest zwolnienie sześciomiesięczne. Upewnię się, dlatego że to jest. To jest od stycznia. Przez kolejny sześć. Już moment. Upewnię się, dlatego że to jest najnowsze. Tak, bo to rzeczywiście do dzisiaj jeszcze były zmiany w tym zakresie. Przepraszam, pierwszy kwartał. Bo tu była dyskusja. Tu była dyskusja, czy jeden kwartał, czy dwa kwartały, czyli trzy miesiące. Przy czym dyskusja, to nie jest wykluczone, że nie będzie to kolejnych trzech, ale na chwilę obecną trzy miesiące, pierwszy kwartał. Czy nie dotyczy to poprzednich trzech, bo ja rozumiem, listopad, grudzień, hotele były zamknięte w ubiegłym roku. Tutaj pomocy ze strony państwa nie będzie? Za wybrane lub wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021. Tutaj mówimy styczeń, luty, marzec. No weźmy pod uwagę w tej chwili okres zimowy, bo tutaj chodzi przede wszystkim o to wsparcie w okresie zimowym. Ale grudzień to jest okres zimowy? Oczywiście, to jest kwestia dostępności środków finansowych. Te trzy miesiące zostały wybrane, przy czym tutaj nie ma już mowy o jakichś specjalnych wykazywaniu specjalnych strat na przykład, tak, że była strata albo nie. Więc tutaj przedsiębiorca, który zajmuje się, tutaj jest ona określona, klasyfikacja w podklasie 4939Z. To jest, jeśli mieści się w tej grupie, to może starać się o takie zwolnienie, o ile oczywiście Rada Gminy podejmie taką uchwałę.
bo musi być to uchwała Rady. Chciałem zapytać, to jest kwota, ta miliard, to jest kwota sztywna, tak? Czyli jak... Tak, to jest, tak, to jest sztywna. To jest, tak, to jest kwota sztywna. Czyli wtedy nie 8 milionów maksymalnie, tylko podejrzewam proporcjonalnie. Nie, znaczy, nie, zasada jest taka, 40% średniorocznych wydatków na inwestycje w danej gminie, jednak nie więcej niż 8 milionów. Kwota jest sztywna, czyli jeżeli będzie więcej wniosków, to co wówczas? To jest policzone tak, żeby nie, żeby się zmieścić w tej kwocie. Tutaj jest napisane, w przypadku gdy z wniosków jest przekroczenie, to wsparcie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu tak, aby zapewnić nieprzekroczenie wskazanej kwoty. Czyli jak rozumiem, może być do takiej sytuacji, że nie 8 milionów, tylko 6 na przykład. Albo... Nie, nie, to tutaj... Czy tam opisuje w projekcie ostatni atak? Bo to jest, no ja właśnie... Nie, bo to jest tutaj, to jest, może... nie, to jest notatka prasowa, bo ja już powiem, z czego to wynika. Tych gmin górskich jest kilka sposobów klasyfikacji i w początkowych fazach projektów myśmy brali pod uwagę 76, potem 112, 168 gmin. I część rzeczy jest po prostu, mówiąc wprost, bardzo dokładnie wyliczone, no ale jest na przykład pewna kwota zarezerwowana, tak jak na przykład w przypadku zwolnień z podatków, taka, że ona jest w miarę policzona i to na pewno jakby się tutaj nie zmieni, tylko na dzień dzisiejszy jeszcze wszystkich 203 gmin z tych 5 lat nie było policzone, większość. Także tam jest po prostu jakby taki bufor bezpieczeństwa. Czyli jak rozumiem, te 8 milionów... Tak. To nie sądzę, nie tak sądzę, jest, żeby nie, tutaj były jakieś problemy. Absolutnie się te 8 milionów nie zmieni. A czy ministerstwo policzyło, z jakimi kosztami wiąże się zamknięcie całej branży turystycznej? Mówimy tutaj właśnie o tych gminach górskich. Czy te miliard złotych to jest odpowiednia pomoc? Ale to w ogóle, to jest, proszę wybaczyć, ale pytanie jakby... Pytanie mija się z tym programem, bo to jest coś innego niż odpowiedź na to pytanie. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlatego że nie jest to, na chwilę obecną to jest bardzo trudne do policzenia. Jaki to jest koszt, bo co to znaczy? Jeszcze dzisiaj nie wiemy na przykład, jak będzie z lutym, jak będzie z marcem, tego nie wiemy. Ja tylko pytam w tym kontekście, że w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się takie spotkanie samorządów górskich, oni wyliczyli to zamknięcie na około 10 miliardów złotych. To te pieniądze, proszę zwrócić uwagę, że to są pieniądze, które trafić mają do samorządów na inwestycje, na wsparcie rozwojowe. Czyli mówimy, jest teraz ciężko, wszyscy mają ciężko, ale próbujemy w tej ciężkiej sytuacji znaleźć rozwiązanie takie, które nam pozwoli złapać kolejny rytm. Czyli zainwestujmy trochę pieniędzy. Umówmy się, 40% budżetu rocznego na inwestycje dla gminy, które nagle pojawia się, to jest bardzo dużo. I te 40% w tych mniejszych gminach to jest naprawdę pokaźna kwota. Przy dużych miastach, dużych budżetach, oczywiście te 8 milionów może nie być tak wielką kwotą, ale mimo wszystko ciągle jest to sporo pieniędzy, które można wydatkować. I teraz... Nie na obojętne co, na wsparcie działań takich, które pozwolą zintensyfikować turystykę, rekreację, sport, wpłyną też zapewne na ochronę środowiska, na poprawę jakości życia. Dajemy impuls rozwojowy. Nie da się, byłoby utopijnym myślenie, że da się zrekompensować wszystkie koszty pandemii. Tego się nie da zrobić. Ale próbujmy szukać takich rozwiązań, które pozwolą nam nie tylko w jakimś stopniu przezwyciężyć to, z czym mamy do czynienia, ale także dadzą szansę na przyszłość. A czy stoki narciarskie będą otwarte od 18 stycznia? Nie ma takiej decyzji jeszcze, ani na tak, ani na nie. Te decyzje zapadną w przyszłym tygodniu. No w tym tygodniu, przepraszam, dzisiaj jest poniedziałek, w tym tygodniu. Nie będę wyrokował, nie będę przewidywał, tak? Czy będzie tak, czy nie. Wszystko zależy od tego, jakie będzie tempo zachorowań w najbliższych dniach. Patrząc na to, co się dzieje w innych krajach, bo niektóre rządy już podjęły decyzję,
na przykład Francja, Austria, Niemcy, to lockdown jest przedłużany. Tak? Nie, mam nadzieję, że u nas przynajmniej część gospodarki uda się otworzyć. Takie są przynajmniej, znaczy za wszelką cenę chcemy otworzyć. Czy to się uda? Ostatecznie tego nie potrafię powiedzieć. Najbliższe dni zawyrokują tutaj. Też nie wiemy, co ze szkołami. Myślę, że też oczekujemy. Chyba dzisiaj ma być jakaś informacja na ten temat. Jest. Natomiast premier Jarosław Gowin jakby wyraził swoją opinię w tym temacie, a więc tak. Chciałby, aby po 18 polska gospodarka, cała gospodarka ruszyła. Natomiast oczywiście wiemy, że to nie jest tak, że pan premier tutaj jednoosobowo podejmuje decyzję w tym zakresie. My będziemy rekomendowali na Radzie Koalicji oraz na posiedzeniu rządu właśnie takie rozwiązanie. Ja chciałem jeszcze dopytać, bo tutaj mówimy cały czas o tej pomocy inwestycyjnej dla samorządów i ewentualnym zwolnieniu z opłat części danin lokalnych, z czego skorzystają pewnie największe ośrodki, ale pamiętamy, że cały czas mówi się, żeby te małe firmy, często rodzinne, poniżej 9 osób właśnie, wykluczone tak naprawdę ze wsparcia teraz, mocno ucierpiały i to one są w najtrudniejszej sytuacji. Gdzie jest oferta dla tych firm? Bo pojawiała się taka zapowiedź mówiąca o tym, że ta tarcza teraz ogłaszana, czy też to wsparcie dla gmin górskich, to jest jedna część, a planowane jest następne. Czy rzeczywiście, czy też trudno, teraz jakby te małe firmy mogą tylko domagać się od samorządów, bo jest im lżej, pomóżcie nam. To jest dla gmin. To jest dla gmin. Natomiast pierwsza rzecz, w tarczy, która była uruchomiona w grudniu, tam była możliwość 38 chyba grup firm według klasyfikacji PKD mogły skorzystać z tych środków i w tej chwili ta ustawa... To jest zaledwie kilka procent z działających na przykład w Krynicy, na przykład organizacja turystyczna. W tej chwili na podstawie tej ustawy wprowadzono możliwość rozszerzania katalogu na drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. I w tej chwili jest przygotowywane rozporządzenie poszerzające. Trwają w tej chwili prace nad wyliczeniami firm i skutków finansowych. Myślę, że to jest kwestia kilkunastu dni, żeby to rozporządzenie się żeby zostało opublikowane. Natomiast nie powiem w tej chwili, to jest oczywiście, tak, to będzie poszerzenie katalogu, po tamtej ustawie okazało się, że jakaś grupa firm była wykluczona, tak? Na przykład pralnie. Na przykład pralnie i w tej chwili szczególnie te pralnie, nazwijmy to przemysłowe, tak? Znaczy pracujące dla hoteli, tak? Dla hoteli, dla sanatoriów. Mam nadzieję, że będą, ale dopiero akurat ani Tomek, ani ja tutaj nie możemy jakby zapewnić, bo nie jesteśmy bezpośrednio włączeni akurat w przygotowywanie tych rekomendacji. Aczkolwiek pewnie ten temat to znaczy, będzie... Rzeczywiście wiem, mam takie informacje, że jest bardzo wiele zgłoszeń odnośnie właśnie pralni i to rzeczywiście pewnie te pralnie mają dużą szansę, żeby w tym najbliższym czasie też skorzystać z pomocy, czyli że będą rozszerzone na ten pakiet pomocowy. Dotyczy to na przykład krynickich, w Krynicy są, wiem, że są, czy no. W naszym powiecie generalnie są takie pralnie, które pracują dla firm hotelarskich, sanatoryjnych. Polega na umorzeniu ZUS-u? Najczęściej to jest umorzenie danin ZUS-owych i wsparcie do utrzymania miejsc pracy. Czyli postojowe? Postojowe, przestojowe, dofinansowanie etatu, różne formy tutaj są stosowane.